Dlaczego parlamentarzysta nie choruje na przeziębienie? Bo ma immunitet. O Jezus Maria. Sporo osób uważa, że wybory parlamentarne w naszym kraju prawie że nie mają sensu, bo poparcie jakiejkolwiek partii politycznej poprawia sytuację w kraju w podobny sposób, co zmiana nauczycielki od matematyki po raz trzeci w przeciągu jednego semestru ma poprawiać wynik maturzysty na egzaminie. Inni z kolei są święcie przekonani, że jeśli ich partia wygra wybory, Rzeczpospolita zamieni się w krainę dobrobytu, do której Szwedzi będą przyjeżdżać dla socjalu, obywatele Nowej Zelandii podziwiać dziką przyrodę, a Tajowie nauczyć się tajskiego boksu. Niezależnie od tego, które z tych dwóch przekonań jest ci bliższe, jedno jest pewne. Nawet jeśli polscy parlamentarzyści nie robią nic, absolutnie nic, by zmienić nasz kraj, ich wygrana w wyborach całkowicie zmieni ich sytuację względem prawa ze względu na tak zwany immunitet. Bo co 4 lata ponad 500 osób, którym zaufamy w wyborach albo którzy najlepiej nas oszukają, otrzyma dodatkowe uprawnienia i przywileje, które mają to zaufanie albo oszukiwanie chronić i umożliwiać niezawisłą i komfortową realizację służby względem państwa. No tak było. Powiedzieć, że polski immunitet chroni posła, jest w sumie niedopowiedzeniem. Lepiej oddałoby to sformułowanie, że immunitet zamienia posła na poziomie prawa w wymaksowanego pod każdym względem bossa w gierce i czyni go de facto nietykalnym. W tym materiale przeanalizujemy pojęcie immunitetu, bo jest to naprawdę mega ciekawa konstrukcja, która jest taką samą, a może nawet znacznie bardziej bezpośrednią konsekwencją naszych wyborów przy urnach niż zmiany ustroju czy kondycji naszego kraju jako takiego. Staram się też uzasadnić wszystkim, którzy uważają, że politycy powinni zarabiać minimalną krajową i chodzić codziennie na nogach ze swoich okręgów wyborczych do parlamentu, że immunitet wbrew pozorom jest narzędziem mega spoko, potrzebnym i w ogóle przemyślanym, co jest szczególnie widoczne przy okazji wyborów w 2023 roku, ale też generalnie we współczesnej Polsce czy Europie. Chociaż oczywiście jednocześnie immunitet tworzy okazję do mega, mega absurdalnych nadużyć. Nice. Zacznijmy od rozdzielenia, które dla osób nie mających w najbliższym tygodniu debaty na temat immunitetu w parlamencie albo olimpiady z WOS-u nie ma pewnie żadnego znaczenia, czyli składowych immunitetu. Każdy wybrany na Sejm poseł oraz senator otrzyma razem z dietą parlamentarną i zaufaniem tysięcy obywateli także tak naprawdę dwa immunitety, materialny oraz formalny, inaczej zwany osobistym. Ten pierwszy jest podstawą 99% demokracji na świecie. W Polsce również on istnieje i zakłada po prostu, że poseł albo senator nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za działania wchodzące bezpośrednio w zakres sprawowania funkcji w parlamencie. Ta materia z nazwy immunitetu materialnego mówi właśnie o tym, że ochronie podlega wszystko, co wpisuje się właśnie w takie bycie w parlamencie, w tą materię bycia posłem. Czyli na przykład wystąpienia w debatach, sposób głosowania czy zgłaszanie ustaw. Wszystkie te działania są w domyśle wykonywane w imieniu obywateli, przez co są w państwie demokratycznym święte bardziej niż sejmowy krzyż. I w sumie, jak pokazuje praktyka, nieważne, czy posłanka pokazuje fuck you koledze z pracy i przy okazji połowie Polski przed telewizorami, czy proponuje ustawę rewolucjonizującą podatki. Obie te czynności podlegają dokładnie takiej samej ochronie i wyłączeniu odpowiedzialności właśnie ze względu na reprezentowanie woli ludu. No tak było. Wszystko po to, by w trakcie pełnienia swoich obowiązków przedstawiciel albo przedstawicielka zachowywała się możliwie swobodnie i nie przejmowała się właśnie na przykład postępowaniem karnym. Można powiedzieć, że w demokracji, jeśli chcesz nazwać kogoś z imienia i z nazwiska amebą umysłową, albo nazwać czyjś pomysł gorszy od afery Pandora Gate, to masz dwa wyjścia. Albo po prostu włączyć internet i zrobić to mając jedynie iluzję bezkarności w sieci, albo wybrać swojego kandydata w wyborach, który jeśli uważa tak samo jak ty i posiada odpowiedni temperament, może później robić to bez przerwy, przez całą kadencję, aż do kolejnych wyborów, dopóki nie skończy się Rzeczpospolita albo jego pasek many. Immunitet materialny jest jednak tym mniej interesującym i tym powiedzielibyśmy grzeczniejszym, takim bardziej soft rodzajem ochrony, bo sprowadza się głównie do tego, co parlamentarzysta powiedział czy zrobił w trakcie i jak już i tak był w pracy i jak już i tak działał przynajmniej w domyśle na rzecz dobra kraju i podlegał kontroli chociażby, nie wiem, innych osób w Sejmie, swoich kolegów albo
Straży Marszałkowskiej. No to się działo w jakimś konkretnym kontekście. Drugi immunitet, czyli formalny albo osobisty, co moim zdaniem dużo lepiej oddaje jego sens, oznacza ograniczenie odpowiedzialności prawnej już nie tylko w trakcie debaty w parlamencie, ale ogólnie w życiu. Najłatwiej wytłumaczyć to mówiąc po prostu, że senator albo poseł Rzeczypospolitej w momencie wygrania wyborów, czy tam w momencie złożenia formalnej przysięgi po wygranych wyborach, przestaje być człowiekiem, śmiertelnikiem, takim jak ty czy ja, chyba że ty jesteś posłem albo posłanką, bo ja nie, czyli w sumie tylko ja. No i właśnie staje się ten poseł albo senator lewitującym nad społeczeństwem w kaftanie bezpieczeństwa i uczestniczącym w życiu codziennym właśnie w takim kaftanie zrobionym z Konstytucji Rzeczypospolitej nad człowiekiem. Działa to tak skutecznie, że jeśli przeciwko osobie wybranej do Sejmu nawet już wcześniej toczy czy toczyło się postępowanie karne, to zostaje ono warunkowo zawieszone na czas sprawowania obowiązków poselskich. Wow! W trakcie bycia posłem albo senatorem przedstawiciel narodu nie może być też zatrzymany ani aresztowany bez otrzymania wcześniejszej zgody właściwej izby, co czyni areszt pojedynczego posła dosłownie sprawą wagi państwowej, dyskutowaną w parlamencie, w którym przecież ten poseł pracuje, czyli jakby jest to kuriozalny mechanizm mający zminimalizować szansę, że taka sytuacja kiedykolwiek wystąpi. I żeby nie było, jest kilka wyłączeń immunitetu. Po pierwsze, poseł może sam zdecydować się na uchylenie swojego immunitetu, albo może się to stać no właśnie uchwałą instytucji, w której pracuje, czyli Sejmu albo Senatu. Proces uchylenia immunitetu sam w sobie jest jednak procedurą tak skomplikowaną, że po pierwsze, nie ma opcji, żebym ją tu omówił, a po drugie, jest to rzecz mega rzadko spotykana i bardzo doniosła, to znaczy stanowiąca duże wydarzenie nie tylko dla posła, który prawdopodobnie zaraz pójdzie do więzienia za jakąś zbrodnię przeciwko ludzkości, skoro uchylają mu immunitet, ale też dla parlamentu jako takiego i demokracji jako takiej. Żeby nie było, oba rodzaje immunitetu są przynajmniej w teorii jedynie odsunięciem w czasie sprawiedliwości, a nie całkowitym uchyleniem od no właśnie jej dochodzenia. Bo artykuł 7a ustawy o mandacie posła i senatora mówi nam, że w momencie końca kadencji, w świetle prawa, patrzymy na posła tak, jakby w dzień po wyjściu z Sejmu popełnił wszystkie przestępstwa zarzucane mu na etapie, kiedy chronił go immunitet. Czyli na przykład jednego dnia dokonał kilku malwersacji finansowych, potrącił borsuka na pasach, trafiając z nim w czyjś dom i ukradł później właścicielowi tego domu samochód osobowy. Surprise, motherfucker! Czyli z jednej strony można powiedzieć, że poseł wcale nie jest bezkarny, tylko po prostu odwleka się tą odpowiedzialność w czasie. Ale w praktyce często prawo może działać w podobny sposób, co próba odzyskania kasy od twojego kolegi z liceum, któremu pożyczyłeś 10 zł na bułkę i próbujesz właśnie tę kasę odzyskać jakieś 10 lat później, kiedy widzicie się na pogrzebie waszej wychowawczyni. Istnieje też spora liczba posłów, którzy są posłami czy senatorami zawodowo. To znaczy nie mają jednej kadencji, tylko siedzą tam latami, na przykład 20 czy 25 lat. Polskie prawo zostało stworzone w taki sposób, żeby priorytetyzować umożliwianie parlamentarzyście pracy w parlamencie nawet kosztem tych wybryków czy oskarżeń, tych poważnych, ale też tych mniej poważnych. I tutaj przechodzimy do odpowiedzi na dość ambitne, jednocześnie mega ważne pytanie. Dlaczego immunitet może być w sumie spoko i chociaż znamy przypadki posłów, którym życzymy wszystkiego co najgorsze, zaczynając, a nie kończąc na sprawie karnej i długiej osiadce w więzieniu, generalnie jest to narzędzie nawet sensowne. Zacznijmy tę odpowiedź od uzmysłowienia sobie, że immunitet w zamyśle nie ma chronić posła przed obywatelem, ani czynić go nietykalnym względem powiedzmy sprawiedliwości społecznej, ale chronić go przede wszystkim przed państwem, które współtworzy, zaczynając nawet od swoich kolegów z partii. Co? Bo każda osoba w naszym parlamencie z dnia na dzień po wygraniu wyborów staje się elementem mega złożonej, mega brutalnej i no okrutnej układanki, jaką jest polityka. Polska, ale ogólnie polityka. Jakby się nad tym zastanowić, to immunitet chroni przede wszystkim przed organami ścigania, sądami i prześladowaniem politycznym. Ale żeby dobrze to zrozumieć, musimy wprowadzić tutaj pojęcie trójpodziału władzy. Zamyślę w Polsce, ale też w większości miejsc, gdzie obywatele odprowadzają podatki, a na samochodach montuje się z tyłu bagażnik na rowery, a nie karabiny maszynowe, funkcjonują trzy główne ośrodki władzy. Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. W zdrowej demokracji, w takim modelu, te trzy ośrodki władzy z jednej strony oczywiście współpracują, ale z drugiej strony rywalizują, kontrolują się nawzajem i realizują swoje interesy niezależnie, pozostając nawet w kontrolowanym konflikcie. Jak wie każdy, kto śledził aferę Pandora Gate albo przynajmniej raz należał do jakiejś grupy społecznej, ludzie nie są idealni.
realni i czasem przesadzają. Dlatego system nastawiony na konkurencję pomiędzy różnymi organami władzy może bardzo szybko zmienić się po prostu w walkę, wojnę, na której podstawowym narzędziem są właśnie urzędy publiczne, służby oraz prawo jako takie, na przykład w formie nowych ustaw. I tutaj właśnie całe na biało wkracza immunitet parlamentarny, który chroni senatorowi posłów przed sądami i prokuraturą, wymyślającą zarzuty na poziomie tekstów ściastka z wróżbą, albo przed służbami bezpieczeństwa i porządku, jak na przykład policją, która nie może sobie posła tak po prostu zatrzymać, bo ktoś szepnął komendantowi na uszko, że to by był dobry pomysł. Bo tak jak istnieją konkretne ograniczenia, które sprawiają, że Sejm nie może ograniczyć kompetencji sędziów albo prokuratorów do przyznawania wesołych albo smutnych emoji i musi liczyć się z tym, że część władzy w zakresie przynajmniej interpretacji i orzekania na temat uchwalonego prawa będzie w rękach kogoś zupełnie innego, tak samo sędziowie czy przedstawiciele trybunałów nie mogą nagle uznać, że 70% Sejmu dokonało przestępstw, które dyskwalifikują ich z możliwości przebywania na wolności, no i właśnie tworzenia tego podzielonego na trzy państwa. Can't touch this. Immunitet wchodzi też głębiej i chroni posłów wzajemnie, czyli na pewnym przynajmniej poziomie takiej właśnie debaty publicznej wyklucza zagrożenie, że ktoś będzie groził sobie prokuraturą, czy pozwem, czy posłowie będą sobie nawzajem grozić więzieniem, albo ktoś będzie posłom groził więzieniem. To znaczy, ten immunitet nie ogranicza gróźb jako takich, ale są one w odbiorze pełniących mandat znacznie mniej realne i w praktyce faktycznie znacznie ciężej jest pokonać przeciwnika politycznego prawem jako takim w kraju, w którym immunitet jest właśnie szeroki, rozbudowany i daje posłowi czy senatorowi taki komfort. Nice. Zgodnie z opracowaniami, na jakie trafiłem, na czele z samymi publikacjami Kancelarii Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej, nasz polski immunitet jest na tle światowych serio rozbudowany, co jest w sumie taką po prostu ciekawostką. Żeby nie było, są też oczywiście inne kraje, które obchodzą się z posłami i senatorami jak z 3-miesięcznym szczeniaczkiem, na przykład Włochy, ale we Francji czy Wielkiej Brytanii parlamentarzysta może znacznie mniej, a na przykład na Słowacji w roku 2012 całkowicie zniesiono większość immunitetu poselskiego i obecnie tamtejsi przedstawiciele woli ludu są chronieni jedynie za wypowiedzi wygłaszane podczas trwania konkretnych sesji parlamentu. I tu nie chodzi o to, żeby te systemy wzajemnie oceniać, bo jakby nie ma mowy, żebym to zrobił, bo się na tym nie znam i ty prawdopodobnie też. Chodzi o to, żeby sobie po prostu zdawać z tego sprawę. No i fajnie jest po prostu wiedzieć, czy właśnie rozumieć to, że immunitet to w sumie tak naprawdę integralna część demokracji i koncepcji podziału władzy jako takiego, tak jak opisał go Montesquieu. System ten, który zaproponował i który właśnie uwzględnia taki mechanizm zabezpieczający posła czy przedstawiciela woli ludu przed jego otoczeniem, utrzymuje się z lekkimi update'ami już ponad 300 lat, więc możliwe, że coś jest na rzeczy. Wielkie dzięki, że oglądasz moje rzeczy i może potencjalnie stało się tak, że jesteś teraz o 0,001 promila bardziej świadomym obywatelem lub świadomą obywatelką, niż było to kilkanaście minut temu. Wielkie dzięki, że oglądasz moje rzeczy i życzę ci wspaniałego poranka, wieczoru lub popołudnia lub innej pory dnia albo nocy w naszym kraju, w Polsce. Cześć!